To jest podcast Zdrowie bez cenzury. Ja nazywam się Anna Kaczmarek i serdecznie Państwa zapraszam. Proszę Państwa, polacy, jeśli obawiają się zachorowania na jakąś chorobę, to zwykle jest to nowotwór. Tymczasem to nie nowotwory pozbawiają nas najczęściej życia, a choroby sercowo-naczyniowe. No dobrze, wiem, że można dostać zawału, i Państwo też wiedzą. Niektórzy coś słyszeli o nadciśnieniu. A taka trudna nazwa jak kardiomiopatia. Czy komuś obiło się o uszy? Pewnie większość z Państwa nie słyszała o takiej chorobie. A ja powiem, że kardiomiopatie są najczęstszą przyczyną nagłej śmierci sercowej wśród młodych sportowców. Jedną z głównych przyczyn przeszczepów serca. Teraz przypominacie sobie na przykład tragiczne historie dotyczące sportowców? Pewnie tak o kardiomiopatiach, bo jest ich kilka rodzajów, warto też wiedzieć, że zazwyczaj mają podłoże genetyczne. Mogą nie ujawniać się u chorego przez wiele lat, by bez zapowiedzi objawić się na przykład po nagłym i intensywnym wysiłku. To tyle tytułem wstępu. Dziś o kardiomiopatii i o tym jak sprawić, żeby choroba była rozpoznawana jak najwcześniej, będę rozmawiać z Agnieszką Wołczenko, prezeską Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pacjentów ze schorzeniami serca i naczyń. Eko serce. w ramach kampanii Rozpoznaj Kardiomiopatię. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani prezes, tak na początek. E, nawet jedna na 330 osób może chorować na kardiomiopatię. Zgadza się. No i teraz, gdyby miała Pani powiedzieć, co to jest za choroba? Tak najprościej jak się da, tak żeby zrozumiało nawet Dziecko, to jakby Pani tą chorobę opisała? Kardiomiopatię, to w ogóle jest grupa schorzeń mięśnia sercowego, a w najprostszych słowach, myślę, że należałoby to określić właśnie jako y, chorobę mięśnia sercowego. Y, dlatego, że kardiomiopatia polega na tym że następują zmiany w, budo w budowie, w strukturze e, np. przegrody międzykomorowej czy ścian e, komór. Albo są przerośnięte, albo są zwłókniałe i stąd, tak jak pani redaktor wspomniała, rozróżniamy różne rodzaje tej kardiomiopatii e, w zależności od tego, w którym miejscu e, ten przerost następuje, mhm. e, co jest upośledzone czy to będzie tylko i wyłącznie pogrubienie ściany komór, czy to będzie na przykład pogrubienie ściany lewej komory, czy prawej komory, czy ewentualnie w skrajnych takich przypadkach zwłóknienie albo stłuszczenie tych, tego mięśnia sercowego, właśnie jeśli chodzi o budowę serca. No dobrze, panie Prezes, ale siada z panią koleżanka przy kawie. I mhm. mówi, słuchaj, jakoś tak zemdlałam ostatnio dwa razy. Jak wchodzę po schodach, to mam jakąś taką e, duszność. E, no, to coś jej będzie pani podpowiadać, żeby sprawdziła? Oczywiście, że tak. Zresztą wiele telefonów, które otrzymujemy powiedzmy, od pacjentów mm -hmm. z całego kraju i spotkania, na których edukujemy pacjentów w obszarze w ogóle chorób sercowo naczyniowych, takie pytania, czy takie historie się zdarzają i my staramy się w pierwszej kolejności patrząc na siebie samą, na moje własne doświadczenia mm -hmm. z chorobami sercowymi. Wiem, że nie można zostawić takiej osoby bez jakiegoś chociażby prostego wyjaśnienia, lub ukierunkowania wyjaśnienia jej, w którym kierunku powinna przeprowadzić diagnostykę. I tak jak pani e, e, hipotetycznie założyła, powiedziałabym mhm. koleżance w ten sposób. E, po pierwsze, e, pójdź do lekarza rodzinnego. To jest pierwsza rzecz, którą mhm. należy zrobić. Poproś o to, żeby cię osłuchał. Poprosi o podstawowe badania, analityczne. Sprawdź, jaki masz poziom cholesterolu, jakie masz ciśnienie, jaką mas, masz masę hmm, ciała, tak, jaką masz wagę, bo to jest też istotne. I od tego momentu zacznij codziennie mierzyć ciśnienie, wagę. Ewentualnie saturację. Mamy teraz post spadek. Większość z nas w tej chwili posiada pulsoksymetry, które mogą oprócz tego, że pokazują nam jak funkcjonuje, jak bije nasze serce, w jakim rytmie, jakie mamy tętno, to jeszcze jest w stanie określić saturację, czyli wysycenie organizmu w tlen. To są takie podstawowe rzeczy, które możemy zrobić niezależnie od wskazań lekarskich, tak dla własnego dobrego samopoczucia i kontrolowania swoje, swojego zdrowia. I teraz tak czy siak, jeśli okaże się, że lekarz na przykład w peozycie wysłucha, osłuchując moją koleżankę, mhm. jakieś szmery nad sercem albo nieprawidłowy rytm bicia serca, powinien skierować ją na konsultację do kardiologa. Od ubiegłego roku w gestii lekarzy POZ-u mamy w palecie możliwych zleconych przez POZ badań, między innymi również echo serca. Już nie tylko EKG. Nie prawda? tylko EKG, mhm. jest to echo. Można e, ocenić jeszcze inne czynniki e, pod kątem laboratoryjnym. Tym niemniej, jeśli wszystko wskazuje na to, że coś z tym sercem dzieje się nie tak, ta moja koleżanka finalnie powinna trafić do lekarza i być dobrze zdiagnozowana. Mówię dlatego, że powinna, ponieważ niestety kardiomiopatie w Polsce są bardzo mało zdiagnozowane. Jest problem z tą diagnostyką. Są bagatelizowane jako, jako choroba. Nie są, nie są wystarczająco wcześnie diagnozowane. A... Te objawy, o których pani wspominała, pani redaktor, to, co mnie przychodzi do głowy, niekoniecznie mhm. od razu bym pomyślała, powiedzmy o kardiomiopatii, w pierwszej kolejności pomyślałabym o niewydolności serca. Mhm. Więc to są takie objawy, które są spójne dla wielu, wielu chorób y, serca. Na mhm. I stąd właśnie ten wniosek, że jednak konsultacja u kardiologa byłaby konieczna, żeby albo potwierdzić, albo wykluczyć przyczyny takiego samopoczucia mhm. i tej y, nie, nieprawidłowej na przykład funkcji serca. No, no dobrze. A jeśli nasi y, słuchacze, nasi widzowie zapamiętają sobie o kardiomiopatii y, i teraz. Y, Pomyślą sobie tak, no dobrze, ale skoro może mieć podłoże genetyczne, może się nie ujawniać przez wiele lat, a ja bym chciał tak zapobiegać temu ujawnieniu, chociażby. Ja bym chciał temu zapobiec. Ja bym chciał to wyłapać w odpowiednim momencie, to czy są. Jakie badania zrobić? Praktycznie rzecz biorąc, to jest ten cały panel, który wymieniłam mhm. wcześniej, czyli badania laboratoryjne, badania osłuchowe, wprawne uko, ucho y, y, lekarza, chociażby POZ-u czy kardiologa, wychwyci, wychwyci właśnie te y, 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 jakieś niepokojące szmery, y, wychwyci arytmie. To, jest, to są najprostsze rzeczy, jakie można zrobić. Y, echo serca, EKG... Można zrobić również próbę wysiłkową, czy na bieżni, czy na rowerku, żeby sprawdzić, jak to serce funkcjonuje, czy jest wydolne, czy jest niewydolne. Jeśli y, będzie takie podejrzenia, bo na przykład w naszej rodzinie zdarzały się sytuacje nagłych zgonów sercowych mhm. albo choroby serca, to już jest to sygnał alarmujący, że trzeba diagnostykę pogłębić. Jeśli wykluczy się powiedzmy inne m, przyczyny niewydolności serca, jakieś obciążenia rodzinne, to lekarz, jeśli widzi e, taką potrzebę, powinien zlecić badania genetyczne, żeby określić, co jest przyczyną tego finalnego schorzenia, mm -hmm. czyli przykładowo niewydolności serca, czy nie jest to przypadkiem uwarunkowane genetycznie. Jeśli chodzi o badania genetyczne, one w Polsce owszem, są dostępne, tym niemniej, niestety, jeszcze nie są tak powszechne, a kardiomiopatię, ale to dopiero lekarz, kardiolog tak, ma wysłać. Tak. No, tak. Niestety, w POZ-cie nie mamy jakby mhm. tej możliwości wykonania badań genetycznych na powiedzmy refundowanych przez mhm. Narodowy Fundusz Zdrowia. To już musi yy, 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 zaordynować właśnie tak. lekarz, kardiolog. I myślę, że to jest takie badanie, które albo potwierdza, albo wyklucza. Mhm. No dobrze. Pani prezes, ja wiem, że pani w stowarzyszeniu ma kontakt z pacjentami, którzy chorują na kardiomiopatię przerostową. Tak, tak jak mówiłyśmy, jest kilka tych kardiomiopatii. I... Jak, jak ci pacjenci funkcjonują? Z czym oni się zmagają? Jakie mają problemy? Jakie, jak wygląda ich życie tak naprawdę? W ogóle pacjenci, którzy są obciążeni chorobami układu krążenia, no powiem tak przyziemnie, łatwo nie mają. Wszystko zależy od tego... Jaka choroba je ich dotknęła? Jak mają ustawione leczenie, chociażby farmakoterapię? Mm. Czy korzystają z urządzeń dodatkowych, które wspomagają pracę serca? Jaki, yy, powiedzmy, mają dostęp do rehabilitacji kardiologicznej? Czy przestrzegają yy, prawidłowych, nie wiem, yy, zaleceń, czyli trzymanie diety, trzymanie odpowiedniej wagi, yy, wysiłek fizyczny? To Czyli... jest bardzo ważne. Ale to też oznacza to, co pani mówi, że ci pacjenci muszą się bardzo sobą zająć. Tak. Zdecydowanie. Muszą to... się skupić troszeczkę na, na tym chorowaniu, bym powiedziała. Tak? Pani redaktor, nikt nie zadba o nasze zdrowie lepiej niż my sami. No tak. Taka jest prawda. I y, mimo y, świetnych y, metod leczenia, y, nowych, innowacyjnych jakichś technologii czy farmakoterapii to pacjent musi być odpowiedzialny za własne zdrowie. On po pierwsze uważam, że powinien być takim partnerem w, tej, w tym procesie, zarówno diagnostycznym, jak i leczniczym. Mhm. Powinien mieć wiedzę, którą lekarz, który zapisuje mu jakiekolwiek farmakoterapię, powinien mu przybliżyć, po co te leki ma przyjmować. Co w jego przypadku one mają za zadanie zrobić, i oczywiście być trzeba w, stałej, przy, nie wiem, w stałym kontakcie, kontrolować mhm. się zgodnie z zaleceniami lekarza, żeby sprawdzić, czy na przykład te czy inne leki działają prawidłowo, czy nie trzeba ich zmienić, albo ewentualnie dawkowania. To wszystko to są elementy takich najprostszych rzeczy, które my możemy mhm. zrobić: pilnować siebie. Oczywiście bez nie, nie popadajmy w jakieś skrajności, że nie wiem jestem chory na serce, to nie wolno już mi nic zrobić na spacer, nie pójdę, nie pójdę. Z, z... A czy to są ludzie na przykład, którzy pracują nadal zawodowo? Tak, część z nich tak, część z nich tak, ale są przypadki, znam takich pacjentów, którzy niestety w efekcie w tej chwili są na przykład na świadczeniu, czyli na ręce. Tak. Mhm. Bo niestety ich stan zdrowia nie pozwala na to, żeby podjęli jakąkolwiek pracę e, zawodową. A propos tych pacjentów to może ja powiem taką ciekawą mhm. moim zdaniem, bardzo ciekawą, ale mhm. bardzo pouczającą historię. Pacjent, który to się potwierdzi troszeczkę to, co Pani powiedziała a propos kardiomiopatii, że często dotyka to sportowców w młodym wieku, mhm. ale nie tylko sportowców. Okazuje się, że takie ukryte wady, o których nie mieliśmy wiedzy, nie byliśmy ich w ogóle świadomi, e, mogą się ujawnić tak po prostu. I pacjent, o, który, o którym chciałam powiedzieć, to jest. E, Chłopak, bo tak go nazwiemy, który w wieku lat 27 po raz kolejny został hospitalizowany, i w ciągu tygodnia trafił do kliniki kardiologicznej. Tam miał przeprowadzoną pełną diagnostykę, i okazało się, że niestety jego serce już jest tak uszkodzone, że w żaden sposób, Chociaż jest bardzo dobrze rozwinięta medycyna w obszarze kardiologii, nie jest w stanie ta medycyna mu pomóc. Został wpisany na listę do przeszczepu serca. Mm -hmm. I półtora miesiąca później e, znalazło się dla niego serce i żyje. Do dnia dzisiejszego. Jesteśmy w stałym kontakcie, wi mm -hmm. widujemy się czasami e, przy okazji różnych spotkań e, z pacjentami, ze społecznością, w ogóle jakąś lokalną, tam gdzie on mieszka. E, ale co chciałam powiedzieć, to, to jest człowiek, który zdrowo się odżywiał. Uprawiał wysiłek fizyczny, bo Nordic Walking jest zdecydowanie bardzo dobrym rozwiązaniem dla pacjentów kardiologicznych. Nie miał zbyt stresującej pracy. Mm -hmm. Nie było jakichś obciążeń rodzinnych. No i finał, finałów jest taki, dlaczego o tym mówię? Bo okazało się, że faktycznie do, te, do tej sytuacji doprowadziła. Doprowadził defekt genetyczny w postaci kardiomiopatii, o której on nie miał zielonego pojęcia. Tak niestety się to potoczyło, w bardzo szybkim tempie. Całe szczęście, że akurat w tym przypadku skończyło się to wszystko sukcesem i do dnia dzisiejszego cieszy się życiem. Mało tego, on na ten moment również na spotkaniach z pacjentami bierze, jakby wypowiada się, opowiada swoją mm -hmm. historię po to, żeby przestrzec innych, że choroby serca mogą dotknąć każdego w każdym wieku. No tak, to nie tylko jest choroby raz. staruszków. Tak. Dokładnie, bo tutaj panuje u nas niestety taki stereotyp, że wszystko, co się dzieje związane złego i to związane jest właściwie z kardiologią czyli zawały, udary, jakiekolwiek inne choroby kardiologiczne, to dotyczy pacjentów 65+, plus. absolutnie to nie jest. A wady jest genetyczne kojarzą nam się z dziećmi. Tak. Wady I, to, I jest jakaś taka dziura, 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 przepraszam, jest jakaś taka dziura, tu są dzieci z chorym sercem, tak. y, źle, y, że tak powiem, rozwiniętym, tak, tak? Powiedzmy sobie, później jest taka dziura, a później są starsi ludzie, którzy zawał, udar, nadciśnienie, nie wiem, hipercholesterolemia, tak. różne dziwne rzeczy. A, A ten środek? A ten środek, niestety, pani redaktor w ostatnim okresie czasu, jeszcze pandemia to wyjątkowo uwydatniła, kiedy nie było możliwości szybkiej diagnostyki, wykonywania na przykład mm -hmm. planowych zabiegów, brak było dostępu do lekarzy specjalistów, bo większość z placówek była przekształcona w COVIDowe, mm -hmm. to uwypukliło właśnie ten obszar chorób kardiologicznych wśród tak zwanej tak zwanego średniego wieku, czyli tych osób młodych w wieku produkcyjnym, 40, 30 parę, 50. Okazało się, że tak naprawdę ta populacja jest ogromnie duża w naszym kraju. Tylko, że nie chciałabym tu moralizować, ale my mamy taką naturę, że. Lekceważymy niektóre objawy, jesteśmy w stanie zawsze wytłumaczyć je sobie na 10 różnych sposobów. No zignorować po prostu, bo to Dokładnie. Ale to ja na usprawiedliwienie y, tylko tych osób, które ignorują objawy, powiem, że y, no, jak pomyślimy o tym, jak odnaleźć się dzisiaj w systemie ochrony zdrowia, y, to niektórzy naprawdę y, Boją się zaczynać. I to, jest, I to jest czasami dlatego. Ale ja zapytam jeszcze o jedną rzecz, no bo wróćmy do tej trudnej nazwy, tak? Do, do tej choroby, do kardiomiopatii, która nie jest tak znana, jak zawał, chociażby, czy udar, czy nadciśnienie, tak? Dlaczego eko serce zdecydowało się wziąć udział w, w akcji. Rozpoznaj kardiomiopatię. Jak wy chcecie to zrobić, żeby ludzie wiedzieli tyle o kardiomiopatii, co na przykład o zawale serca? Jaki macie na to plan? Pani redaktor, ta kampania Rozpoznaj kardiomiopatię mhm. jest bardzo potrzebną inicjatywą. Chociażby z tego względu. Które gdzieś się tam w, tym moje, w tej mojej wypowiedzi w, już poka, pojawił, mhm. ta świadomość jest absolutnie konieczna. Jak my to chcemy zrobić? Na pewno, po pierwsze, musimy uświadamiać nie tylko pacjentów, ale całe rodziny, społeczeństwo ogólnie, że jest to jedna z kilku przyczyn, na którą w pewnym sensie mamy wpływ. Bo. O tyle, o ile nie jesteśmy w stanie zapobiec temu, że odziedziczymy jakieś predyspozycje mhm. co do powiedzmy chorób serca, to może, mo, może się okazać, że jesteśmy obciążeni kardiomiopatią, albo amyloidozą serca albo na przykład hipercholesterolemią rodzinną. Tych chorób, które mają podłoże genetyczne w kardiologii, jest Trochę kilka. Też, tak. Ale teraz. Jak to zrobić, żeby pacjent wiedział, że po pierwsze kardiomiopatia istnieje? No po właśnie. drugie, mówimy tu pacjent tak w ten sposób, ale społeczeństwo, żeby wiedziało. Mhm. E, bo często jest tak, że my, nawet jak już trafiamy do kardiologa, to nie jest, będąc nieświadomymi e, uczestnikami życia, e, nie wiemy, Dlaczego tak się zadziało z tym naszym sercem? Co się zapodziało? I jeśli będziemy mieć tą wiedzę, to możemy w pewnym sensie, będąc partnerem w tym procesie chociażby diagnostycznym, porozmawiać z lekarzem i zapytać, panie doktorze, pani doktor, a może to jest spowodowane tym, że na przykład coś genetycznie się podziało i może to jest powód tego, co się ze mną dzieje. No e, tak, bo może moja babcia, tak, ciocia, dziadek. Dokładnie. Mm -hmm. A poza tym, bo to jeszcze jest opowiadała Pani o, o człowieku, który miał z powodu kardiomiopatii przeszczepione serce. Tak. Czy na przykład, gdyby on o niej wiedział dużo, dużo wcześniej, czy można by było zapobiec takiej sytuacji? E, Trudno mi jest odpowiedzieć mm -hmm. na tak postawione pytanie, ponieważ. No, no tak, każda sytuacja jest każda inna, sytuacja tak, ale jest teoretycznie, osobliwa. E, natomiast e, jeśli mamy wiedzę mm -hmm. na temat tego, że jesteśmy obciążeni jakąkolwiek chorobą, czy to będzie onkologiczna choroba, czy kardiologiczna. Możemy to trochę kontrolować. Możemy to właśnie kontrolować, jesteśmy w stanie bardziej odpowiedzialnie i świadomie żyć, e, mamy wiedzę, co. Może być skutkiem, powiedzmy, niepilnowania się, jakichś, y, y, nie wiem, lekceważenia objawów, y, tudzież różne inne tego typu y, y, argumenty. Myślę, że tak naprawdę, hy, tak naprawdę to ta wiedza jest kluczowa. Ta wiedza jest kluczowa. Nie wiem, czy y, udałoby się uniknąć tego scenariusza, mhm. ale być może gdyby to było zdiagnozowane wcześniej, to być może do tego, by aż do tego etapu by to no nie było. Tak, bo ja rozumiem, że nie zawsze kończy się to przeszczepienia. Nie serca. zawsze, bo gdyby to było rozpoznane, hipotetycznie w hipotetycznie, tej chwili, tak. pozwolę sobie na taki, tak y, rozwinąć taki scenariusz, hipotetycznie, gdyby ten człowiek wiedział, że jest obciążony, że rozwija się u niego kardiomiopatia. O tyle, o ile powiedzmy do dzisiaj nie ma jakich, nie było jakichś leków, które działały przyczynowo, nieskutkowo, ale można było wprowadzić na przykład standardowe leczenie, tak jak się wprowadza na przykładowo w niewydolności serca, czyli jakby zmniejszyć już objawy, spowolnić proces. Mało tego, Zawsze są elementy takie, które można wykorzystać, zanim dojdzie ostatecznie do chociażby właśnie tego skrajnego przypadku, czyli przeszczepu serca. Można wszczepić urządzenia, które pomagają e, e, sercu pracować. Tak? Mhm. To są różnego rodzaju kardiowertery, defibrylatory, resynch resynchronizatory. E, e, mamy całą paletę takich e, możliwości. Na szczęście e, przez ostatnie lata udało nam się e, w jakiś czynny, aktywny sposób wesprzeć też działania naszych klinicystów, czy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, żeby tego typu możliwości, e, e, powiedzmy, leczenia pacjentów, były już były refundowane. Ja osobiście siedzę tutaj i w środku, tam mam takie urządzenie, które hmm. e, nazywa się Jeler. I to jest taki rejestrator arytmii. A w przypadku kardiomiopatii, te arytmie są jednym z bardzo częstych objawów. I żeby ustabilizować, powiedzmy, pracę mm -hmm. serca, ja w tej chwili takiego urządzenia, które by to czyniło, nie mam, ale mam ten, um, to urządzenie, które ma pokazać, czy ja już wymagam wszczepienia takiego urządzenia, mm -hmm. czy nie. Więc rozwiązań jest mnóstwo. I wracając do tego człowieka. Być może, gdyby on był wcześniej świadomy tego, to by było zdiagnozowane, być może do dzisiaj jeszcze na przykład nie byłby pacjentem nie po przyszczepie. Tak. I dalibyśmy mu na tyle dużo mhm. czasu, żeby w dobrym komforcie była to ostateczność, ale za czas jakiś. Więc naprawdę ważna jest świadomość i społeczeństwa, pacjentów, ale również lekarzy. My musimy, w tej kampanii chcemy też, bo to było takie kluczowe pytanie, pani redaktor, w tej kampanii chcemy pokazać, że coś takiego jak kardiomiopatia istnieje. Chcemy uwrażliwić również środowisko medyczne. Mhm. Lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy POZ-u, lekarzy kardiologów, no bo nie każdy kardiolog jest specjalistą, od na przykład wad genetycznych, prawda? No tak, w związku hmm. z powyższym też ta się... wiedza ta, musi być właśnie. bardziej rozpowszechniona wśród kardiologów, którzy na co dzień przyjmują pacjentów w przychodniach. Bo być może, no muszą, oni mają taką wiedzę, natomiast muszą mieć tą świadomość, że być może trzeba w tym kierunku tego pacjenta jeszcze zdiagnozować, a może należałoby go faktycznie skierować na badania genetyczne. Bo jeśli nie radzimy sobie z ustabilizowaniem takiej osoby, trzeba znaleźć przyczynę, skutki, objawy. No niestety taki schemat leczenia objawowego jest bardzo powszechny. A nam zależy na tym, Możemy żeby dojść przyczynę. do tego, je, właśnie, dojść do tego, jaka jest przyczyna, I jeśli tylko są możliwości lecznicze, farmakologiczne czy jakiekolwiek inne, żeby. Uderzyć w przyczynę, nie w objawy, żeby nie tylko łagodzić objawy, ale spowodować to, żeby ten, to miejsce, ten element, który tak naprawdę generuje te problemy, nie wiem, zwolnić, wyciszyć albo w ogóle wyeliminować, jeśli jest taka możliwość. Mhm. To powinniśmy w tym kierunku iść. No dobrze, ale jak będziemy ignorować objawy, to. To raczej nie będziemy szli w żadnym dobrym kierunku. I teraz tak, zna pani takie osoby z tą wspomnianą wcześniej kardiomiopatią przerostową, które tak ignorowały, ignorowały. Jest grono takich osób. Ale pozwoli pani, pani, redaktor, że ja jeszcze dopowiem. Tak. A propos tej kampanii, bo pani wspomniała o tym, że, ignuj, że wszyscy, mimo wszystko, jednak. Bagatelizujemy, lekceważymy te objawy. No, szczególnie tak jak jesteśmy w tym y, środku. To tak. znaczy, y, nie, nie no, opiekuje jesteśmy... się nami mama, bo tak. nie jesteśmy dziećmi, tak? Dokładnie. Y, I nie jesteśmy starszymi osobami. Mamy te sobie 30, no, powiedzmy do 50 lat. Mhm. Y, uważamy, że. Jesteśmy niezniszczalni. W ogóle, jakie choroby serca? Na choroby serca to starszy pan prezes, palący z otyłością, w ogóle nie ruszający się, mm -hmm. tak? A my nie. I ja powiem taką ciekawostkę. No, a propos pani wypowiedzi i tego, co, co ważne jest w tej kampanii Rozpoznaj kardiomiopatię. My jesteśmy z reguły ludźmi, którzy na, które, którzy na wiele Problemów, czy wiele takich ważnych rzeczy patrzą z dystansem, prawda? Mhm. Natomiast chyba lubimy wszyscy mieć poczucie humoru. Każdy, nie każdy je ma albo ma specyficzne. Natomiast mamy w Polsce wielu wspaniałych ludzi, którzy włączają się właśnie w takie kampanie edukacyjne mhm. i tu w tym przypadku w kampanii Rozpoznaj Kardiomiopatię, wsparł nas genialny rysownik, genialny, który przygotował pierwszy rysunek rozpoczynający całą serię takich istotnych, e, wizerunkowych elementów kampanii, e, pan Henryk Sawka. I klutego e, tego e, projektu, tego jego dzieła. To jest hasło Miej rozum, badaj serce. No to bardzo wprost powiedziałam. Bardzo wprost powiedziała. i e, myślę, że to już odpowiada na Pani wątpliwości, a propos tego, że może pójdziemy, może nie pójdziemy, że się wahamy, że, a, że, że, że nie... nie będzie. a to. jest było królowe, a byłam zmęczona, a nie wyspana. Kwestia właśnie... własnej świadomości i słuchajcie Państwo, też wyobraźni, bo martwimy się o naszych seniorów babcie, tak. dziadka, rodziców starszych. Martwimy się o nasze dzieci, zapominamy o sobie. Mhm. Zapominamy o sobie. No, my, kobiety szczególnie, my tak lubimy. Zdecydowanie. Bardzo. Więc ja powtórzę za panem Henrykiem Sawką. Miej rozum, badaj serce. Jak to jest, jeśli już zdiagnozujemy tą kardiomiopatię przerostową, e jak będziemy leczeni? Jak leczeni są w Polsce pacjenci? Co jest dzisiaj dobrego, co szwankuje? Jakie oczekiwania mają dzisiaj pacjenci, jeśli chodzi o, o leczenie, jakie są ich zaspokojone, jakie niezaspokojone potrzeby? Hmm. To ja przewrotnie odpowiem na pytanie pani redaktor z tej gorszej strony, to znaczy Dobrze, od te od negatywne końca. rzeczy. Od co szwankuje? To już dzisiaj wybrzmiało. Diagnostyka, tak. świadomość, e, ograniczony dostęp do właśnie badań genetycznych mhm. e, w tym obszarze. To na pewno e, to jest tak na minus. Mam nadzieję, że to się prędzej czy później zmieni, tym bardziej, że miałam e, wielką przyjemność, zaszczyt teraz pracować w zespole wybitnych ekspertów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i przygotowywaliśmy rekomendacje właśnie w obszarze badań genetycznych w kardiologii. Lada moment ten raport ukaże się i chcieliśmy właśnie pokazać jakie są potrzeby, jakie są braki, czego nam brakuje nam nie znaczy klinicystom, ale również pacjentom. Wcześniej mówiłam, że mamy dostęp do takich badań, bo generalnie jest, natomiast nie jest on na tyle rozbudowany, żeby można było skutecznie i szybko diagnozować takich pacjentów. To mhm. był ten, że tak powiem, negatywny, bardziej. Od ciemnej strony, tak. Zaczęliśmy. Od ciemnej strony. Natomiast z pozytywnych rzeczy, no jak jest pacjent leczony z kardiomiopatią. No przede wszystkim standardowo, tak jak w przypadku innych schorzeń serca, czyli beta-blokery, blokery kanału wapniowego, to są takie leki z tych grup, które się standardowo... Ale to, jest, to są leki, to jest leczenie objawowe. Tak, zdecydowanie. I brakowało, i wcześniej też było to wspomniane, właśnie leczenia... Przyczynowego. Przyczynowego. Mhm. Jeśli nie będziemy w stanie wpłynąć na przyczynę, no to niestety te historie, takie jak pacjenta, o którym wspominałam, mogą ma... się powtórzyć. Mhm. Ale mamy już taki lek, prawda? Teraz tak. Jest on jeszcze na razie nie jest szeroko dostępny, powiedzmy, naszym pacjentom w Polsce, ale ja mam nadzieję, że e, sprawnie e, okaże się, że będzie mógł być wprowadzony. E, do leczenia we wszystkich placówkach, że sprawnie dostanie rekomendacje Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji a od mm -hmm. i że w miarę sprawnie, będzie on refundowany, żeby pacjenci mogli z niego skorzystać. To jest dość nowe leczenie i tak. takie bardzo nowoczesne. A jak to w ogóle wygląda? Czy tam są prowadzone jeszcze dalsze prace, jeśli chodzi o dalsze badania, jeśli chodzi o kardiomiopatię, i czy takie badania na przykład prowadzone są w Polsce? Oczywiście, że tak. Jeśli powstaje lek. Mhm. który jest lekiem innowacyjnym, bo do tej pory na świecie w zasadzie nie było takiego leku. No to pierwszy jest. I mhm. jest to pierwszy lek, który celowanie e, e, działa w kardiomiopatiach, czyli przyczynowo, no to siłą rzeczy zawsze tak jest, że nowe leki są e, w badaniach klinicznych mhm. testowane. W Polsce... Mm, Lek, o którym mówimy, skierowany właśnie na przyczyny kardiomiopatii, również mamy już dostępny, również toczą się badania kliniczne, pacjenci mogą już z niego korzystać, ale nie są to po pierwsze wszyscy pacjenci, mhm. to jest w kilku ośrodkach w Polsce, tym niemniej, no żeby większą rzeszę pacjentów. Objąć takim leczeniem, to po pierwsze wracamy do punktu wyjścia. Musimy ich zdiagnozować, musimy ich wyłapać. Ale ta możliwość w Polsce już istnieje i mam nadzieję, że efekty i podsumowanie tych jakby korzyści, które przynosi stosowanie leku, będą w stanie przekonać naszych decydentów, że ten lek. Powinien być lekiem dostępnym dla wszystkich pacjentów, którzy będą tego wymagali. No tak, a nie tylko w badaniach klinicznych, Zgadza oczywiście. Zgadza się. Wiele leków tak jest, że tak powiem, wprowadzanych. Tak mhm. samo chociażby w onkologii. Zanim uzyskamy refundację takiego leku, to musimy go w cudzysłowie przetestować, to znaczy musi być to badanie randomizowane, żeby było wiadomo, jakie korzyści i jak dokładnie ten lek. Będzie w stanie nas wspierać w danej chorobie, to znaczy leczyć. Znają Państwo takich pacjentów, którzy są leczeni przyczynowo. Jak w tej chwili wygląda ich życie? Jak oni funkcjonują? Czy rzeczywiście jest tutaj ta różnica? Pomiędzy tym, jak byli leczeni wcześniej, czyli mieli leczone tak naprawdę objawy kardiomiopatii, czy, czy w tej chwili jak są leczeni przyczynowo, czy ich sytuacja zdrowotna uległa zmianie, szczerze? Mhm. Z informacji, które do mnie docierają od takich pacjentów, a mamy z nimi kontakt, to różnica jest kolosalna. Kolosalna, dlatego że dzięki y, y, lekowi, który skutecznie, celowanie y, uderza w tą kardiomiopatię, ma, mamy efekty. Efekty pozytywne. To znaczy ci pacjenci, y, w, cudz w cudzysłowie można by było powiedzieć, wracają do żywych. Mhm. Zaczynają o wiele lepiej się czuć. Część z tych objawów, które im y, dokuczało, znika. E, oni zaczynają być samowystarczalni w sensie takim, że nie wymagają non-stop opieki osoby Sami o drugiej. Dbają. Dokładnie. Mhm. E, część z nich nawet jest w stanie wrócić, powiedzmy, do pracy. Więc y, to jest też y, istotne z punktu widzenia w ogóle polityki zdrowotnej w kraju, jakby no to są mniejsze koszty po dokładnie. prostu. Dokładnie. Mhm. Ale przede wszystkim y, z punktu widzenia pacjentów, to jest taka szansa na to, żeby normalnie żyć. Normalnie żyć, pełnym życiem, na tyle, na ile się oczywiście da. Bo no, nie czarujmy się, choroba jest mhm. nadal, ona całkowicie nie zniknie, bo jakieś spustoszenie już w organizmie poczyniła. Mhm. Natomiast jeśli możemy ją zastopować. No to to jest chyba najlepsze działanie, jakie możemy, jakiego możemy użyć, prawda? Więc możemy funkcjonować jak ludzie. Przestają nam się, nie wiem, pojawiać omdlenia czy zadyszki, czy na przykład bóle zamostkowe. Tych kardiomiopatii, tych rodzajów kardiomiopatii jest kilka i tych dolegliwości jest pełna różne. gama. Tak, tak. Wiem, że w tych badaniach, które są w Polsce w tej chwili prowadzone, są już robione badania w kierunku innego rodzaju kardiomiopatii niż ta, dla której ten lek został dedykowany, mhm. bo mówiliśmy dzisiaj o kardiomiopatii przerostowej. Tak. I inny, że tak powiem, rodzaj kardiomiopatii też już zaczyna być badany w Polsce. I myślę, że jeśli pacjenci bądź yy, lekarze, którzy mają takich pacjentów i podejrzewają, że. Powinni się zainteresować, tak yy, powinni po prostu yy. poszukać, bo sądzę, że to jest ogólnie dostępne, jeśli chodzi o personel medyczny, o lekarzy, kardiologów, yy. Yy, yy, tym bardziej, więc powinni się zorientować, czy być może ich pacjent, u którego podejrzewają kardiomiopatię, nie powinien być zakwalifikowany do takiego leczenia. Mhm. Po pierwsze, żeby mu pomóc, a po drugie, być może też lekarz powinien się skontaktować z naukowcami i lekarzami, którzy pracują w takim badaniu, żeby mhm. poszerzyć swoją wiedzę i być bardziej skuteczny w stosunku do kolejnych pacjentów. Proszę Państwa. Ja na koniec chciałabym tylko bardzo prosto podsumować, powtórzyć słowa, które powiedziała już wcześniej pani prezes. Drogi widzu, drogi słuchaczu, po prostu, miej rozum i badaj serce, tak żebyś rozpoznał kardiomiopatię, jeśli ona ciebie dotyczy. Dziękuję bardzo.